Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. No jedziemy dalej. Dlaczego tu się znaleźliśmy? Tego Mirek... nie powiem? Nie, porządnie oszczędzi wam powiedzieć. Tak, tego rzeczywiście Mirek mówił, bo Mirek trzyma takie papiery i nie zawaha się użyć. Ponieważ Maciek mówi, jeśli czegoś nie udowodnicie, to ja wytnę i słusznie, to ja tutaj nadrukowałem swoim chociaż na to tuszem. Też mam, przyszedł mi do głowy pomysł. Wlazę ci na baranę i nie da rady wyciąć. Może... Mam jeden program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2020-2023, więc możemy podsumowywać. Ale co mam jeszcze? Jeszcze uchwałę Rady Miejskiej w sprawie modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. I to jest na lata 22-25, czyli tak do przodu. Mówię lata praktyki w UB, dla Mirka, on w papierach dobrze się posługuje. Tak. Agent Mirek, tak. Dawaj. Bo płytę to można złamać, a papier, rozumiesz, to co najwyżej połknąć. Nie takie papiery się robiło, nie? Płykało. W Suwałkach powstało piękne osiedle segmentowe i domków jednorodzinnych. I to nie jest żart. To nie jest żart. Bardzo ładne osiedle. Pokażemy zaraz to wszystko. Jesteśmy tutaj na końcówce, jesteśmy w granicach ulicy Zastawie. Mało przy tego, ulicy... jeszcze co działki na sprzedaż, tak, tutaj. Tak, przy ulicy dalej tam będą, przy ulicy Francuskiej oraz Hiszpańskiej. To jest osiedle szybkiej realizacji, dlatego tutaj stanęliśmy, bo do tej pory te wszystkie tego typu osiedla powstawały dłużej, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli o sieć dróg. Rzeczywiście w programie 2023 tam było właśnie drogą, że ulica Francuska, przy której o tu wprost stoimy, ona miała 3 167 000, prawda, w 2020 roku 2 167 000. Ale czego miliony? Złoty przewidziane do realizacji oraz 1 000 000 zł po 2023 i to była realizacja w 2020 roku z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowym i w tym kanalizacja sanitarna, wodociąg, stocznia, tłocznia ścieków w łącznej kwocie 823 tysiące sfinansowane przez PEWiK Suwałki w 2020 roku. Czyli w skrócie, weź jeszcze raz to powiem. No to właśnie ludzki, teraz powiem. Na ludzki polski. Miasto zainwestowało tutaj w sieć dróg, ale ponieważ to wiecie państwo, że nowa droga to prawie największe z koszty to jest uzbrojenie tej terenu. Drogi. I to jest kanalizacja, wodociąg, prowadzenie wód ściekowych. I miasto, jakby tworząc nowe miejsca budowy, inwestuje w drogi, wykonawcy kupują te działki na terenie uzbrojonym. Stało się to tak szybko. To się cieszy. Uzbrojono, wybudowano, że zaczynamy i dogoniliśmy Europę. Przegoniliśmy. Tak, nawet przegoniliśmy, można powiedzieć, też. Mirek, ty płaczesz? Że w związku z tym, tak, płaczę ze szczęścia. Łzy mu ciekną, no ludzie. Dokładnie. Ale to jest już oznaka starości. Wyciska ci łzy z oczu, o czym byś nie mówił. Jak to się stało, że udało się tak szybko? Otóż w tej całej dokumentacji jest też powiedziane, że ulica Hiszpańska to nie ma tam środków w tym planie, ale będzie możliwe przyspieszenie budowy w przypadku pozyskania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I tam oczywiście też deszczowa, sanitarna i wodociąg w łącznej kwocie 730 000 zł przez PEWiK. I 3 000 000 zł też miałoby to kosztować. Pozyskaliśmy środki, wybudowaliśmy. Jak udało się to szybko zrobić? Bo była odpowiednia wola ludzi, żeby to zrobić. Tak działa indywidualne budownictwo. Że siła osób, którzy chcą tu budować, powoduje, że również od razu szybko powstają wokół tego drogi. Ja słyszałem, że i mieszkać jak chcą, to też lobują trochę. No właśnie jest ten lobbing, nie? Że jeżeli jest odpowiedni lobbing, nacisk władz oraz odpowiednie zaprojektowanie, to dostaniecie od razu teren pod budowę prawie z gotowymi drogami, a jak nie, to zanim skończycie budowę, to te drogi no i weź wybudują. Tu dogodź, co? No i teraz weź dogodź, bo tak, tym dogodzili, ale my mamy całe miasto. W mieście okazuje się, że niektórych dróg nie ma za co wyremontować. Ale i nie ma ich też. I też niektórych nie ma.
Od 20 lat? Ponad 20? No, na przykład. Zadajemy pytanie do Rady Miejskiej. Czy prawdą jest, że miasto uważa część miasta starą za kategorię B? Na to wygląda, że postawiono na tym krzyżyk. Przyszłość należy do młodych, ponieważ młodzi głównie lecą w te kredyty hipoteczne jakby. Tyś ludziom pieniążków nie licz. No jak to nie licz? To prawda, wykłada tą gotówkę. Bo ty zazdraszczasz, bo ty nawet kredytu mi hipotecznego już nie dostajesz. Bo mądry człowiek nie bierze. Młody człowiek oszczędza i kupuje za gotówkę. Powodzenia. Powodzenia. Dotknął mnie osobiście. No ale też mieliśmy tam, mamy dalej Bałtycka, ulica Morska i tak dalej. Nie ogarniam tych ulic. Oni, no to tak jak się odwrócisz, to są i tak po lewej nie będę stronie wiedział. Są domki też, które jednorodzinne powstały, ale oni dłużej czekali na te drogi. Także dlatego tutaj stanęliśmy, bo można powiedzieć, nie było miasto ma jeszcze działki i w związku z tym też będzie musiało tam te ulice chyba dobudować. Ale wcale nie powiedziałem, że uzbroi tak szybko, Mirek. Ale już chyba nie uzbroi tak szybko. Sprawdza się takie powiedzenie, bliższa ciału koszula. No, ale teraz już tej koszuli może zabraknąć. I a takich uliczek i miejsc zdewastowanych w naszym mieście jest kupę, nie? To nie jest ewenement, to nie będzie ewenement bardzo, czy śladowy. Bardzo dużo, to ja mam w ogóle 9 stron tutaj napisane. I tutaj są te wszystkie remonty potencjalne, które by można było wykonać, też ujęte, nadrukowane no, ale jeszcze, tego trzeciego roku. Jest również nowy plan, żeby... Też trochę odrobiłem tej pracy domowej, wydaje mi się, że to w sobotę. Mhm. I jak się tutaj Polski Ład, tak? Polski ta zmiana ład. Weszła. Tak. W każdym bądź razie zabrano dla miast podatek CIT, tak? Dobrze mówię? To znaczy nie zabrano, tylko zmieniono formę, że na przykład z funduszy, z podatku, jakie posiadaliśmy, wpływów do miasta, mieliśmy 60 milionów, a dostaliśmy bodajże 30. Nie dostaliśmy nawet. Nawet nie dostaliśmy, czyli straciliśmy 30 wani. Więcej. Ponad 30 milionów, z czego jedna słuszna władza ustaliła zakres, na który to ma tak iść w przedstawionych projektach, tak? To znaczy, że konkretnie na to, na to. Ale w budżecie miasta, bo to też te budżety trzeba jeszcze rozróżnić na przyszły rok, jak zaglądnąłem, to w ogóle jest paradoks niesamowity. Otóż na powiedzmy 60 milionów wpływów z PIT-u, czyli od osób indywidualnych, będzie tylko 6 milionów z CIT-u. I teraz jest sprawa tak, miasto inwestuje w drogi na terenie strefy ekonomicznej, gdzie jest więcej zakładów pracy. Tutaj też mamy zresztą tutaj to opisane. To są duże pieniądze, są tam 30 parę milionów. Oczywiście tam one są z innych funduszy też częściowo realizowane, ale wpływy z CIT-u, z tego okręgu przemysłowego jest żaden. Rozumiesz? I teraz należy się zastanowić, skoro takie pieniądze wysyłamy w tamtym kierunku do tej strefy, to jak to działa, że od nich nie dostajemy z powrotem tych pieniędzy do budżetu? Czyli chodzi ci, że utrzymanie strefy miasta czy spółki kosztuje mnóstwo pieniędzy, a z drugiej strony nie mamy niczego. Dokładnie, bo tak to wygląda w budżecie. Patrzyłem na budżet skonstruowany do przyszłego roku i tam jest rzeczywiście ten problem PIT-u i CIT-y, dochody własne i tak dalej. Czyli w skrócie. Miasto wwala kupę pieniędzy i nie otrzymuje z tego niczego, nie? Tak, i teraz jeżeli płacimy w przybliżeniu, bo to powyżej, 3 zł, bo tam 3 zł z groszami za metr sześcienny wody, który tam ciągniemy, prawda, z miejskiej, to ponad 5 zł płacimy za ścieki. Rozumiesz? Ścieki są droższe niż woda, ale tak być powinno, bo infrastruktura kosztuje. Bardzo dużo wydajemy pieniędzy na nową inwestycję sanitarną, kanalizacyjną, bo nie wybudujesz drogi, ale to chyba dobrze, póki się nie zrobi prawda tego. Bardzo dobrze, co, że inwestujemy. Tutaj, jeżeli chodzi o PEWiK, to te pieniądze się nie marnują, bo to jest inwestycja, którą się robi, ale przez lata potem ci wszyscy, którzy z tego korzystają, spłacają. Ale różnica, pamiętajcie, jest bardzo duża dlatego, że niestety ekologia kosztuje. I dlatego ścieki są droższe od wody. Ciekawostka. No ale jeszcze nie tak dawno. Cały czas wszyscy zastanawiali, skąd pałeczki
kału, tak nazwijmy, no tak. W zalewie naszym. Znaleziono ileś tam instalacji, tak? No, w rzece. Ile się mówi ekologii, to raczej I to na odcinku miasta tylko. Na odcinku miasta. Dużo takich rur i to takich osób, po których byśmy się nie spodziewali, że rurę wpuszczają i trują nas wszystkich. I szambo do tego. Zauważcie też ciekawostkę rzecz, że inwestując w mieście, w dom własny, kupujecie działkę, jak nie ma uzbrojeń terenu, to musicie założyć sobie własną oczyszczalnię i tego w mieście prawie nie ma, bo PEWiK inwestuje i macie już gotowe. Ale za miastem, jak budujecie dom, nawet na terenie gminy, to mało jest tych wodociągów i musicie ponieść koszty własnej studni. Ale jeszcze może tego nie wiesz, bo nie byłeś może zainteresowany tym. Tak. W tym roku są takie w gminach weryfikacje, tak? No. Wszystkich przydomowych oczyszczalni trzeba koniecznie pod groźbą kar zawrzeć umowę z firmą odbierającą te odpady, zadeklarować, wykazać faktury, w jakim czasie one będą oczyszczane i jaki to jest rodzaj oczyszczalni. Zdarza się też często gęsto, że są sprawdzane te oczyszczalnie, tak? Czy posiadają dna wybetonowane, czy nie siąpi do podłoża, ale na to też Polacy znaleźli metodę, bo wstawiają na dno płytę betonową, a brzegiem siąpi. Także Polak potrafi wszystko, Polak nie? Potrafi i potrafił i będzie potrafił. Wiesz, że też będą sprawdzać pompy ciepła, te gruntowe. Podobno większość pomp ciepła w Polsce nie ma homologacji i teraz od 2024 roku ruszą kontrole, prawda, na te pompy ciepła. I teraz powiem ci tak, Mirek, i znowu wychodzi to, że tak, dopuścił na rynek, pozwolił zarobić, a kto zostanie zarobili, ukrany? A dostanie Kowalski po twarzy. Tak. Jeszcze zanim odjedziemy. Mamy, wiadomo jaki mamy problem finansowy, tak? Bo wiadomo. Wiadomo ile mamy pieniędzy, wiadomo. Wiadomo, że spraciliśmy pieniądze z CIT-ów, wiadomo, tak? Tak. No i co, jesteśmy zaskoczeni? Nie mieliśmy tych pieniędzy, więc nasze wydatki powinny być okrojone. Czyli, że trzeba było planować oszczędności, chcesz powiedzieć? W ogóle, jeśli w tej sytuacji nie można było planować żadnych inwestycji. I nie robić długu. No nie wolno, nie wolno. A zrobiliśmy w przyszłym budżecie. Mało tego, słyszałem, że i na prezenty. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, jak mnie rata kredytu poszła 100% do góry, tak? To ja nigdy nie jeździłem na wczas, ale się zanosi, że jeszcze i nigdy nie pojadę pewnie. I nikt mnie nie pozwoli się zadłużyć. A jak mnie zadłuży, to mnie zlicytuje. A tu powinna być podobna sytuacja. Czyli troszkę ograniczmy się z tymi inwestycjami miejskimi. Ja wiem, że jest przykro ograniczać coś, co się potrzebne jest, bo to jest niezbędne. No ale jeśli mamy się zadłużać, no to musimy przystopować. W ten sposób być może społeczeństwo otworzy oczy i po prostu stanie dęba i powie dość. Tak. A dopóty będziemy ładować i zadowalać wszystkich na kredyt, właściwie na kredyt, no to on nigdy nie powie dość i będziemy tak brnąć, aż dobrniemy do tego, że tak jak tam różne takie rzeczy, na przykład religijne, są licytowane, tak? Czyli drodzy radni, jeśli konstruujecie budżet, to trzeba było oszczędzać. Na miarę własnych możliwości. Oszczędzajcie, bo wasza kadencja się kończy. I jak widzimy te zadłużenie miasta w poprzednich latach i teraz na przyszły rok i wasza kadencja się kończy, to wygląda na to, że nie pilnujecie tego interesu i naszych pieniędzy tak dokładnie. Bo to się nazywa kreatywna księgowość. Tylko ja w takich sytuacjach zawsze mam jedno pytanie. Czy jeden z drugim, tak, zadłużyłby swój dom, czy nie wiem, dziecko swoje, czy matkę swoją by tak zadłużył? Majątek miasta. Niczym to się nie różni, bo to jest wspólny majątek. Tak jest. No i co, Mirku, przenieśmy się w czasie, tak? Tu mamy dzisiaj 12 grudnia 2023 roku, to jest centrum miasta i to jest ulica przykryta śniegiem, która nie ma żadnej. No, ulica się nazywa jak? To jest w obrębie ulicy Lutostańskiego, już nie precyzujmy, nie stygmatyzujmy mieszkańców. Niedaleko akwaparku. Tak, blisko centrum miasta. I do kościoła blisko. Tak, rzut beretem. I do Lidla. No. I do Biedronki. Wszędzie jest blisko. Czyli fajne centrum, gdzie można mieszkać spokojnie, chodzić sobie na piechotę i jak to się mówi, wszystko jest dookoła. No i jak Państwo myślicie, jak tu stoimy, co tutaj jest za nawierzchnia? Nic jak widzicie, nie ma, jest śnieżna, i tak dalej. Śnieżna nawierzchnia. No. Więc powiedzmy tak, można by to zainwestować w tą drogę, ale w niektórych wypadkach mieszkańcy mają współudział w wykonaniu drogi, a w niektórych wypadkach nie mają. I to jest ten problem, o którym my mówimy, bo też w przypadku na przykład budownictwa wielorodzinnego deweloper musi się
zdeklarować, partycypować, że wykona, musi w zjazdach, że wykona tak, pewne na przykład wodkanowskie instalacje. Ale są takie inwestycje, gdzie te rozliczenie tam, gdzie poprzednio byliśmy, prawda, w tych nowych ulicach, że nie wiemy, jak to było z rozliczeniem, prawda. Tam nie było chyba tego wspólnego kapitału, gdzie budowano na tych działkach. A jakie tutaj prawidła rządzą tym, że w jednym wypadku mieszkańcy, żeby stworzyć sobie ulice, chodniki i dobre dojście, muszą inwestować swoje pieniądze, a w drugim wypadku nie muszą, a w trzecim inwestuje za nich deweloper. Jak to przebiega? Jesteśmy ciekawi, czy ten problem radni nasi zgłaszali, czy też budowa tych ulic jest na zasadzie, że radny zgłasza interpelację w sprawie danej ulicy i jest wiodącym jakby takim przywódcą, promotorem tej ulicy. Kto ustala wysokość hierarchię partycypowania, kosztach? Na koniec przyjechaliśmy tylko to pokazać. Żeby pokazać. No jest 20 lat, już nawet 20. Kto by nie miał partycypować, to już to dawno powinno być posprzątane. Tak, nawet bez partycypacji. Bez partycypowania, bez w ogóle gadania. Bo przecież tam niedawno budowaliśmy, jak budowaliśmy Aquapark, jak budowaliśmy SOK, jak budowaliśmy tam, to tam przy okazji tam tą ulicę wykonano. Czekaj, żeby też być uczciwym, za tym budynkiem, po mojej lewej stronie, w tamtym roku, dopiero w tamtym roku wykonano jakoś tam modernizację tej drogi. Położono, nie, tutaj, po lewej stronie. Ale tam też jakoś wykonywano. Wykonano, zrobiono parking, ale to też nie wiem, z czego to wynikało. Chyba z tego, że między innymi i wierni kościoła też tam parkowali i mnóstwo rzeczy. I to był wizerunek, bo to widać od ulicy. No ale nie wszystko od ulicy jest, tak? Są sprawy, które trzeba posprzątać, które są na zapleczu. Tutaj mówimy o jakim problemie podstawowym? O problemie radnych. Że wy wszyscy jako radni w tej chwili nie do końca dostrzegacie te problemy mieszkańców, że nie reprezentujecie ich tak naprawdę, że wasze te stanowiska stały się tylko jakby takimi urzędniczymi stanowiskami. To ja celebryckie patrzę, stanowiska. Może tak, ale jak ja patrzę na ilość interpelacji i wnoszonych tych problemów, które są, to zastanawiam się, po co wyście tam poszli. Jeśli chcesz zostać radnym, to mówię, uściśnij tych kilkaset rąk i potem te interpelacje zgłaszaj i nie czekaj, aż mieszkańcy przyjdą do ciebie, tylko oglądaj ten teren, na którym czekaj. Działaj. Ja z doświadczenia wiem, jako mieszkaniec, próbowałem zainteresować jednego z radnych, już wcześniej wspominałem, to już będzie pół roku jak odzwania. Trzy razy dzwoniłem, powiedziałem, że więcej nie zadzwonię, dosyć. Tak. Mirek, jako... Nie władza wykonawcza, Mirek, tylko ustawodawcza niech w końcu ty jako działa. Emeryt, ty to zauważyłeś ostatnie głosowanie na temat stref parkowania w Warszawie, czyli zielonej strefy? Tak, oglądałem wjazdu, to. Oglądałem. A widziałeś tego pana łysego, co siedział na sesji Rady Miasta i pokazywał. Tak? Albo tak. I cała rada tak głosowała. Tak? Tak. Tak? Tak. I ktoś tam krzyczał z mieszkańców Warszawy, że tak nie wolno. Co wy robicie? A u nas jaki ten sygnał? U nas w jaki sposób? Nie brałem udziału, ale zazwyczaj jest większość. Ja nie mówię, to że u nas tak jest. Ja nie mówię, że u nas tak jest. Ale w Warszawie sam osobiście widziałem. Nie. Drodzy Państwo, my żyjemy, tak? Ja jeszcze czy nie pracuję, Mirek miał okazję żyć. My jakby wirtualnej propagandy nie uprawiamy. My to, co wszystko mówimy, to jest po prostu to, co napotykamy codziennie, o co się przewalamy, o co potykamy, co nam przeszkadza i tyle. I znowu wracamy. U nas specjalistów nie ma, bo nam nie potrzeba do niczego specjalistów. Mamy obraz tego, co jest po specjalistach i trudno to będzie posprzątać pokoleniom przyszłym. I to wszystko jest obraz po specjalistach, więc my na razie relacjonujemy obraz naszego życia codziennego i nam nie potrzeba specjalistów. Nie tylko zajmujemy się problemami drogowymi, ale zajmujemy się problemami miasta, w sensie. Nie wiemy, ile się właścicielka wytrzyma tego wszystkiego i będzie nas trzymała. Ale póki jeszcze światło jest, no to będziemy nadawać. Jedziemy. Ale to już koniec. Tam się kończy, to nie wiadomo, czy i u nas się nie zaczyna skończy. Zaczyna się drugie. Co?